Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugiej części cyklu Start z Linuxem. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z tym Start z Linuxem, potrafiłeś akurat na to wideo, nie masz dostępu zarówno do e-booka, jak i poprzedniej części cyklu, gdzie wyjaśniałem parę podstawowych kwestii związanych z obsługą Linuxa, to zachęcam Cię do odwiedzenia tej właśnie strony asdobs.pl łamane przez Linux, myślnik Start. Pobierając ten poradnik otrzymasz zarówno e-booka, który wytłumaczy ci, jak zacząć z Linuxem, jak się uczyć Linuxa, z jakich materiałów korzystać i przede wszystkim powie ci, ile zarabia administrator Linuxa. Dodatkowo jeszcze uzyskasz dostęp do newslettera w ramach którego nauczycie obsługi systemu Linux. I to właśnie jest druga lekcja serii temu tematowi poświęconej. Natomiast to, co jeszcze zachęcam, to do odwiedzenia strony asdevops.com.pl łamane przez S1, bo lada chwila startujemy z warsztatami, zarządzanie serwerem Linux już za 9 dni. Wszystko zależy od tego, w którym momencie oglądasz to wideo. Być może już się spóźniłeś. Natomiast jeżeli się nie spóźniłeś, to pamiętaj, że 13 stycznia startujemy z darmowymi warsztatami. Możesz się zapisać właśnie na tej stronie i nauczyć się zarządzania serwerem Linux. A teraz już przechodzimy do kolejnego wątku, bo do tej pory opowiedziałem Ci chociażby o tym, jak zainstalować serwer, natomiast masz zainstalowany serwer w różnej postaci. Mogłeś uruchomić swój serwer, swój system Linux na komputerze stacjonarnym, może to być chmura, może to być VirtualBox, ewentualnie jakieś inne rozwiązanie do wirtualizacji, tak jak ja mam w tym momencie. No i pewne rzeczy sobie wykonaliśmy, ale jednak tego typu praca jest niewygodna i mało produktywna, bo mało kto pracuje na serwerze właśnie za pomocą dostępu, chociażby przez hypervisora, tak jak ja teraz robię, czy ewentualnie za pomocą klawiatury fizycznej. Bo nawet chociażby to, że teraz zaloguję się na mój serwer i będę chciał wykonać pewną operację. Jak widzisz, nie zalogowałem się, złe hasło. Teraz powinno być już OK. OK, teraz jest OK, i teraz gdybyśmy chcieli zrobić coś ciekawszego. Chociażby wykorzystać polecenie ls, które Ci pokazywałem w poprzedniej lekcji, na przykład wylistujemy sobie ls, co możemy wylistować? ls i na przykład etc, folder etc. Oops. Nie w tym miejscu spacja, przepraszam. I teraz tak mamy coś takiego: jak widzisz, mamy takie okienko. Wylistowaliśmy sobie pliki, katalogi, znajdujące się w górnym katalogu. ETC, no ale już w tym momencie nam się dane nie mieszczą w oknie, nie wiesz co z tym zrobić. I oczywiście, w zależności od tego. Jakiego hyperwizora wykorzystujesz, możesz mieć różne sposoby na przewijanie tego okna. Natomiast pytanie, czy warto się tego uczyć? Ja zdecydowanie wolę połączenie za pomocą klienta SSH, bo w samym Linuxie nie mamy protokół SSH. Dokładnie protokół SSH będę tłumaczył chociażby w ramach warsztatów, o których mówiłem, 13 stycznia. Natomiast teraz Ci jedynie powiem, że warto uruchomić sobie klienta SSH do połączenia zdalnego z naszym serwerem. Jak na przykład chociażby w tym momencie, mam tu Mobile Xterm, możesz używać chociażby popularnego Putty, ewentualnie WinSCP. Ten przykład, który teraz Ci pokazuję, MOBA Xterm, to jest całkowicie darmowe narzędzie. Oczywiście jest też wersja płatna. Jak widzisz w tym momencie jest tu dopisek Unregistered Version. Co to nam powoduje? Przede wszystkim to, że masz ograniczenie do 15 licencji. Możesz podłączyć 15 serwerów Linuxa do swojego MOBA Xterm. Jeżeli chcesz mieć więcej, to wtedy musisz wykupić licencję. Ale na potrzeby nauki jak najbardziej to Ci wystarczy. I... Teraz to, co musisz zrobić, to po prostu kliknąć w tym miejscu New Session, ewentualnie po prostu kliknąć ten przycisk Session, wybrać SSH i teraz prowadzić odwołanie do swojego serwera. Jakie to będzie odwołanie? Przede wszystkim adres IP. Wyczyszczę to okno. Clear. Komenda Clear pozwala nam wyczyścić okno. Warto to sobie w tym momencie już zapamiętać. I teraz, jeżeli chcesz sprawdzić adres IP swojego serwera, to po prostu wpisujesz IP i Poza localhostem oczywiście interesuje nas w tym momencie ten adres IP. Ja go dostałem z DHCP, zatem jest on dynamiczny, co też oczywiście nie jest polecane, jeżeli swój system Linux wykorzystujesz jako serwer. Jeżeli dodatkowo łączy się przez SSH, no to też musisz upewnić się, że ten adres IP się nie zmienia, że będzie to stały adres IP, ale o adresacji jeszcze Ci zdążę opowiedzieć. Na razie tylko pokażę Ci, jak skonfigurować sobie sesję SSH do Twojego serwera. I tym samym też, jeżeli podczas instalacji Prowadziłeś adres, stały adres IP, to też nie musisz w tym momencie nic ustawiać, po prostu masz taki adres IP ustawiony i możesz go wykorzystywać. Zatem mam teraz adres IP 10.0.2.15. Zatem przechodzę do mojego klienta ssh, wprowadzam 10.0.2.15, prowadzam ruta. Od razu Ci powiem, że Samo używanie roota i też domyślnego portu 22 nie jest najbezpieczniejszą opcją. Zresztą nie jest nawet rekomendowana, ale też w dalszej części naszego kursu, naszego szkolenia będę Ci tłumaczył i pokazywał, jak zabezpieczyć swój serwer Linuxa. Zatem tymi rootami, tymi domyślnymi portami jeszcze się zajmiemy. Na razie zróbmy domyślną konfigurację. Kliknij OK. I teraz, gdy już mamy dodaną naszą sesję, oczywiście możemy ją w tym momencie zmienić, bo to musisz pamiętać, to jest tylko zakładka, możesz po prostu wcisnąć F2 i zmienić nazwę, na przykład Lab, niech tak to będzie w tym momencie wyglądało. Najważniejsze jest to, że jak najdziesz myszką na ten właśnie Lab, to przede wszystkim będziesz miał informację o tym, jaki adres IP jest ustawiony na tym hoście, jaki użytkownik jest wykorzystywany do logowania i też jaki port. To Te teraz klikamy dwa razy. Pojawia się prośba o hasło. Mam nadzieję, że tym razem się nie pomylę. Wpisujesz oczywiście to samo hasło, którym logujesz się na swój serwer. Enter. I teraz wyskakuje podpowiedź, czy chcesz zapisać swoje hasło Mobilexter. Tu warto się zastanowić, warto pamiętać o tym, że z tym związane są pewne ryzyka. Możesz kliknąć jest, natomiast jeżeli chcesz, żebym opowiedział Ci, jakie wiążą się właśnie z taką opcją ryzyka, to daj znać w komentarzu. Być może rozwinę ten wątek w przyszłości. No i widzisz, w tym momencie mamy dostęp do naszego serwera. Możesz wykonywać wszystkie te same polecenia, które wykonywaliśmy w ramach poprzedniej lekcji. LSPWD, PWD, zatem jak najbardziej teraz możesz korzystać ze swojego serwera za pomocą klienta SSH, no i co najważniejsze też masz dzięki temu opcję chociażby kopiowania, wklejania pewnych komend, oczywiście polecam Ci to, żeby się uczyć tych komend, jeżeli poznajesz coś nowego, to jednak wpisuj ją ręcznie. Nie wykonuj kopiowania, bo wpisywanie ręczne pewnych komend pozwoli ci zapamiętywać te komendy. No i naturalnie też przypominam, że lada chwila startujemy z warsztatami. Jeżeli chcesz mieć dostęp do kolejnej lekcji z tej serii, to zapisz się. Pobierz ebooka, jak wystartować z Linuxem od zera, a niedługo otrzymasz zarówno lekcję pierwszą, oczywiście też będzie druga, którą właśnie obejrzałeś, jak i następna trzecia. Ja już kończę, zapraszam, nadzieję, że widzimy się na warsztatach, a natomiast nawet jeżeli przegapisz te warsztaty, to niedługo będą kolejne. Zatem zapraszam do śledzenia newslettera i do zobaczenia. Na razie, hej!